Test mikrofonu raz, dwa, trzy. Wszystko git. Witaj, Krzysztof, serdecznie bardzo. Mała zmiana planów, ja wiem. Dzisiaj miał być rezydent, ale stwierdziłam, że zmieniłam build. Dzień dobry, Rekusia. Zmieniłam build Xardasa, bo był ostatnio bardzo słaby. W związku z tym stwierdziłam, że kurde, to jest idealny czas, żeby tutaj troszkę podtuningować postać, nie? Żeby ją wytestować. Wprawdzie testowałam ją sama, bo troszkę porobiłam questów pobocznych, żeby nie zamulać was tymi samymi aktywnościami. Więc można powiedzieć, że jedną postać prowadzę na streamie bardziej, drugą z kolei sobie ogrywam poza streamami, żeby mniej więcej poziomy i zadania były takie same. Bo jest to bez sensu, żeby katować was podwójną ilością tej samej historii, to raz, a druga sprawa, no też czasem jest tak, że jakby ciężko jest się w pewnych momentach streama skupić na fabule, jak na przykład coś się dzieje na czacie, więc w razie jak coś, no to ja sobie to ogrywam już też w ciszy, spokoju, ale bardzo bym prosiła, jeśli dzisiaj będziecie ze mną grali w grupie, o niepomijanie żadnych zadań, żeby to skipnąć, bo wy to już słyszeliście, bo chcę, żeby na streamach była ta pełna historia pokazana dla osób, które z jakichś powodów nie będą grały w Diablo lub też po prostu oglądają sobie od tak. Tak. Witaj, Kakaowy, bardzo ci dziękuję za 5 wspólnych miesięcy. Robi nam się długi związek przyczynowo-skutkowy. Także dziękuję ci bardzo, Kakaowy, za wsparcie, za subscription i w nagrodę nie dostajesz reklam. Dziękuję bardzo, że jesteś z nami już tyle czasu. Dobra, czyli teraz tak, ja wchodzę sobie do gry. Dzisiaj już mamy fajną ekipkę, bo Reku ma już grę, więc dzisiaj wrzucam ją na słuchawki, za chwilę ją usłyszycie. I co, będziemy po prostu pykać. Ja zrobiłam. O, dobra. Za chwilkę, jak się troszkę pozbiera osób, to powiem, o co chodzi z moim buildem. Od razu mówię. Kakaowy, mówiłeś, żebym sprawdziła sobie stronę z buildami. I miałam taką chwilę zawahania, aby to wykonać. Witaj, Ferusku. Ale stwierdziłam, że kurwa nie. Że nie zrobię tego mimo wszystko. Więc oficjalnie rzecz biorąc, zrobiłam to w ten sposób, że sama troszkę pokombinowałam, zastanowiłam się, jak ja to widzę i powiem wam szczerze, że efekt jest dużo lepszy niż był. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze nie mam dużo rzeczy, dużo itemów, które zwiększają moje umiejętności bazowe. Więc jest jeszcze trochę bieda, aczkolwiek już idę bardzo w przywołanie, idę bardzo w miniony, idę w krew, to jest taki mój podstawowy, ale o tym to sobie pogadamy za chwilę, nie? Jeśli Feru chcesz dołączyć do gry, daj mi znać na czacie, to cię zaproszę. Ja już tutaj zapraszam Reku, bo Reku jest napalona też na grę.
Ja tu sobie zobaczę, co tu się dzieje. Zaproś do drużyny, okej. Także jeszcze raz serdecznie Was witam na streamie i dzisiaj no naprawdę jest mała zmiana planów, ale powiem Wam szczerze, chciałam Residenta ruszyć, naprawdę, ale jak sobie pomyślałam o tym buildzie, o tych zmianach i w ogóle o tym, jak mnie wkręca ta gra, to stwierdziłam, że walić to i odpalam Diablo, dopóki mi się nie znudzi. No to dobra, Feru. Znaczy, ogólnie, zaczęliśmy drugi akt. Musimy iść do Mrocznych Omenów, czyli zbadać zejścia posiadłości Ognistowa. To jest chyba pierwsze zadanie. No i też spisywanie dawnych rytów. Ale chciałam, zanim pójdziemy na akt drugi, tak dokładnie sobie już zacząć, to chciałam iść na Dziedzictwo Strażnicy Światłości, bo to jest dosyć duża lokacja. I miałam ogromny problem z pokonaniem tych bossów, bo byłam tam chyba na 15 poziomie, więc stwierdziłam, że to będzie idealna opcja, żeby jakby się przebić, żeby zacząć już sprawdzać ten build. Gra chyba jest odpowiednia, nie jest za głośno. Jak coś rekusia, to możesz już rozmawiać. Już ci załączyłam. Już teraz tak. Masz, bo już ci udostępniłam tą opcję. Dobra, i teraz tak. Ferus coś mówił, że chce wbić. Więc zapraszamy. Kakaowy, czy ty chcesz do nas dołączyć, czy nie masz mocy? Dobra, ja sobie jeszcze tutaj zedytuję jedną rzecz. Opcje tylko zaproszeni, dobra. Siemcia, Smegmi! Cześć, Smegmi! Wiesz co, ja zrobię tak, ja cię odrzucam i cię sama zaproszę, bo ja muszę być szefem, że tak powiem. Żeby zachować ciągłość fabularną na streamach. To ja cię zapraszam, kakaowy. O, kakaowy, jaki koks! Ty, o! A co ty, Reku, tak wyglądasz normalnie? Czemu normalnie? Taką sukienusię masz, taką nie, jak na początku są gry. Spodnie. Właśnie później są tylko sukienusie, ja nie chcę tego. A nie możesz sobie zrobić transkrypcji? To zrobiłam właśnie, spod jest to najlepszy. No dobra. To co? Kakaowy to samo. A co paparem w kiecie zapierdziela? Tak, ojej, kurde, tu się zaczyna coś dziać, a ja jestem. A ja mam tutaj wszystko głośno, poczekajcie chwilę. Dobra. O. Dobra, to powiedzcie mi, jak tam wam dzionek mija wszystko. Co tam, Olcia, u ciebie? Dawno ci nie widziałam. Boże, ale to będzie gra dzisiaj. Ja nie zdążę wam tego builda pokazać, już zabite. Ale masz konia. Nie! Znaczy, ja ogólnie jestem zdrowa, naprawdę.
bo już jestem po kontroli, wszystko w porządku. Tylko, że piłam kawę przed streamem, se łyka zrobiłam, wpadło mi nie w to miejsce, które bym chciała, aby mi wpadło. I po prostu zaczęłam się dusić. Teraz mam takie dziwne uczucie w gardę, wiecie, takie... takie, wiecie, pojebane. A, już zakończone? Pozdrawiam. No dobra. Dobra, jeszcze nawet nie zdążyłam tam dojść. A tak w ogóle to wszystko w porządeczku, jak najbardziej wszystko w porządku. Byłam wczoraj u lekarza, uszy czyste. Nawet miałam błonę bębenkową nakłuwaną, także było cudownie, jak mi pan laryngolog wbijał igłę w środek ucha, bo było coś zupełnie wyjątkowego i w ogóle, nie? Zresztą i tak lepszy niż jak mi grzebał tym widelcem. Ale to... Tak, dokładnie. Można powiedzieć, że straciłam cnotę. Bo w ucho mi jeszcze nikt nie wkładał. No, a tak poza tym to odnośnie builda, by to kogoś interesowało, nie? Zmieniłam sobie builda, jeśli chodzi o nekromantę, bo no, nekromantę miałam strasznie słabego, powiem szczerze. Strasznie mnie to już wkurzało w pewnym momencie, nic nie mogłam sama przejść. Więc rozdałam wszystkie umiejętności od zera, no i to, co sobie poszłam, to już na pierwszy rzut oka widać w miniony. Więc tak, wywaliłam tą kosę, która tam dookoła tam trzęsła. Wywaliłam też kilka takich umiejętności, jak rozbicie między innymi, ze względu na to, że choć było to silna, silna umiejętność, to zużywała mi dużo esencji i stwierdziłam, że w sumie... Zamknięte. Jakoś mam taki problem, żeby trafić w oponenta odpowiednio tą umiejętnością, więc ją wywaliłam. Zostawiłam sobie właśnie umiejętności związane stricte z siłą moich minionów, żeby były jeszcze silniejsze, więc wszystkie poustawiane właśnie na mistrzostwo. I golemy, i magii, i szkielety magii, i tak dalej. I także wszystko jest poustawiane na maksa. Dodatkowo poszłam w krew, bo krew leczy mnie jeszcze dodatkowo, więc to się zawsze przydaje. Więc głównie jestem na dalekie dystanse, jak to nekromata. Natomiast to, co sobie ogarnęłam, to na maksa ulepszona umiejętność armii umarłych. To jest coś zajebistego. Mogę jej używać co minutę i jak ją nacisnę, to wychodzą zwłoki, tak jakby spod ziemi, które po prostu rozwalają system. Po prostu wybuchają, jest ich bardzo dużo przy moim głównym wrogu. I tak naprawdę mini takiego bossa jak Krwawy Biskup, którego robiłam jeszcze, jeszcze z kakaowym becie, miałam z nim ogromny problem nekromantą też, gdzie nekromanta był bardzo silny w becie. To tutaj zrobiłam sama tak naprawdę dwoma atakami. No wiadomo, że miniony działały też, no ale już czuję w sobie tą moc, więc wiem, że ten build jest ok. I dodam, sama go ogarnęłam. Nie korzystałam ze stron, bo chcę właśnie sama testować to wszystko, a nie iść na gotowe. Jeśli on przestanie być odpowiedni, no to wtedy będę kombinować inne jeszcze rozwiązanie. A się rozgadałam, Boże, jak pojebana jakaś. Oj tak, będzie, będzie. Już se patrzę, co tutaj się dzieje jeszcze. Na czacie, okej, już. No. Także tak to wygląda. Co by tutaj wam jeszcze powiedzieć? Bo ja mam wrażenie, że ja jeszcze coś miałam wam powiedzieć na ostatnim streamie, ale oczywiście nie powiedziałam.
A czy pytanie, ktoś w ogóle tutaj w tej twierdzy jest? Poza... poza mną i kakao? Słucham? Jak się to bardzo? No... tam ci się powinno pojawiać. To jest... jak to się nazywa? Strażnica Światłości. A nie, dobra, już widzę Feru. Jest z nami. Tatku, to prawda, co gadają? Że anioł kroczy między ludźmi? Oh. Rycerze maszerują do Korvalar. Gdybym był dwa. A tak poza tym, to kiedy macie urlop? Bo już się zbliża sezon wakacyjny. Tak, muszę zostać. Szczątkowa załoga będzie pilnować fortu do czasu ich powrotu. Będziesz ze mnie dumny. Nie poleruję już tarczy. I jakie plany? Może jakieś wakacje, wyjazdy? Wątpię, żebym kiedyś wziął udział. Szmery bajery? Niedługo znów napiszę. Otrzymaliśmy rozkazy. Kompania wyruszy niebawem na misję w imię Światłości. Wiem, że z niej nie wrócimy. Tak jak inni, których wezwano do służby. Oddaliśmy Kościołowi już wszystko. Musimy jeszcze oddać życie. O, tu widzę jakiś ten skarb wypadł. O kurde, wrzesień dopiero. Ja równo za miesiąc. Zaczynam 14 lipca, kończę... No w sumie wracam do pracy w ostatni dzień lipca. No, także ten... Ale ja tu raczej najdalszy wyjazd to... Gdzieś tu w rejonach. Ja w ogóle nie lubię morza, jest taki trochę... Dobra, pora się ma pochwalić, mój bicz. Trzy, tylko czy ja nie pomylę przycisku? Pomyliłam. Tak jak myślałam. A, i słowo. Ale to jest. Znalazłeś wykupić zakładników? Nie wiem, kurde, czy te zwłoki z niego trafiły, czy nie. Siema, Łukasz, tak, molestuję. Miałam molestować dzisiaj co innego, ale zmieniłam build, ulepszyłam trochę nekromantę i widzę, że jest fajny efekt. Więc tym bardziej chcę sprawdzać to diabło. A Resident jakoś tak nie miałam mocy dzisiaj to robić. Znaczy na początku chciałam, ale... Dobra, zwłoki, dawaj zwłoki. Zwłoki! Aha, jakoś to czyni, to się dzieje, dobra. Nie jestem jeszcze do... Dalej. Zaraz przyciszę, bo się za dużo dzieje. O, bitewna różdżka, może to coś dla mnie. A, eliksir, bitewna różdżka, szabla mnie nie interesuje. I zaraz, tu był jakiś... O! Skarb. Okej, okay, dajcie mi chwilę. Może rzeczywiście być gra za głośno, bo mnie trochę emocje poniosły. Głośność gry... O!
Teraz powinno być optymalnie. Dobra. Oczywiście, że tak, Łukasz, ja będę długo molestować tą grę, więc tutaj troszkę będzie dużo Diablo na kanale. Kusa! O, mama mia, here I go again! Oj, no to wszystko się pojebało. Co tu mamy? Trupich macek nie używam. Ale jest atak bronią, ale zdrowie. Krytyki podstawowe, umiejętności główne, inteligencja. A tu mam tak, krytyczne 23 inteligencji. Poczekajcie, porównamy się. A, jest porównaj, Boże, jak byk. Ale tutaj nie ma możliwości... Kurde, nie wiem, która. No, krytyków jest więcej. I podstawowe, 14% główne. Ale nie. Pochłonięcie zwłok. To mi się bardziej to przyda. Więc na razie sobie to potrzymam. A kiedy planujesz, Krzysztof, do nas dołączyć w Diablo? Przypadło mi do serca. Mam nadzieję, że wcześniej niż za 3 miesiące. Soliana Coste. Jej oddanie wierze sprawia, że w ludzkim... Ja powiem szczerze, że ja nie pamiętam, żebym ja w Diablo 3 miała armię umarłych. Mi się wydaje, że na pewno miałam wykupioną tą postać w trójce, znaczy postać, tą umiejętność, ale ja jej chyba nie używałam, mi się coś wydaje. Już nie pamiętam, co ja głównie tam używałam. Czemu już? No dobra, ja sobie wezmę te futra, te spodnie. To sobie zrobimy tą transkrypcję i będę ładna. Okej. Jeszcze trójkę musimy, trzecie zrobić. Łukasz, właśnie na tym polega bycie dorosłym, że się kupuje. Jak ja bym miała czekać, aż dostanę od kogoś, to ja bym nigdy tego nie zagrała na tym, na streamie. Zamknięte. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, jak nie masz hajpu takiego na Diablo, jak ja, czy jak tutaj osoby, z którymi gierkamy, no to ja rozumiem, że po prostu szkoda kasy, nie? Jak ktoś nie lubi tego typu gier, albo lubi, ale po prostu se pogra i zaraz rzuci w kąt i zapomni, to bez sensu, nie? No i tak samo też... No, Diablo ma tą wadę z tym internetem, że wszystko działa tylko i wyłącznie przez internet, więc jak ktoś ma, jest w małej miejscowości, ma słaby internet, no to jest lipa na maksa, nie? Trochę bez sensu to jest, bo muszę zdobyć dziennik archiwisty 3 i nie wiem, gdzie on jest. Tu chłopaki mi stoją. Chcą tutaj coś działać, ja wiem. Ale ja nie mam tego. Jeszcze jednego dziennika i nic nie mogę zrobić. Ale nie mogę tego otworzyć, tego miejsca. Bo chyba Rekusia jest 5 km dalej, dlatego nie. No to dobra, dobra. Dobra, nieważne, bo ja myślałam, że nie możemy tego otworzyć dalej. To się wytnie. Dobra, i tu mamy, kurde, tego. Chyba... A nie, jeszcze bossa tu nie mamy. Jeszcze bossa nie. Może to nie jest boss tu? Nie, tu jest boss. Chciałem kaferu. Ja
Dobra, naraz para! Kurde, ja myślałam, że tu jest boss. Tylko u drapieżniki, boże, panu mapa. Czekam się. Nie, więcej czasu. No, ale w trójce to siedziałam też w wybuchu zwłok. Pamiętam. No niestety, Łukasz, no jak się jest dorosły, to niestety też trzeba płacić, coś o tym wiem. To jest niestety teraz to. Pieniądze to lecą jak woda. Wiem jak jest z tym. A teraz jak kurczę najniższa krajowa będzie 4220, to jak jeszcze jak byłam na studiach, to bym się cieszyła jak porąbana z tego. Tak teraz jestem przerażona, bo jestem pewna, że za rok będziemy mieli, za rok minimum, będziemy mieli chleb za 15 zł. Showcase, to sądzicie o Starfieldzie, pokazie i o tym, o Mirage. Bo ze Starfieldem to jest trochę tak, że się troszkę bym powiedziała boję tego Starfielda. Bo ta gra ma ogromny potencjał na hit, ale ten hit też potencjał na hit miał Fellow. Ale z drugiej strony, no Starfield jest czymś, co może zrewolucjonalizować gry. I naprawdę może być ogromnym konkurentem do gry roku chociażby i tak dalej. Więc jestem ciekawa tym bardziej, czy nie spieprzą jej na premierę, zwłaszcza, że jest w Game Passie. I jestem ciekawa, jak będzie wyglądała ta edycja z tym zegarkiem, bo po tych nylonowych torbach to się trochę boję, że ten zegarek to będzie taki po prostu pić na wodę. Próbowałem przekonać Solianę, by ze mną uciekła. Ja cię dam trochę głośniej, bo teraz to już w ogóle nie słyszę was z grupy. Moglibyśmy zacząć od nowa, z dala od tego mroźnego pustkowia. Odmówiła. Wiedziała, że decyzja byłaby równa porzuceniu światłości, że chce walczyć o lepszy świat dla syna. Znowu spodnie jakieś. Dobra, jeszcze raz. Tu jest zręczność. Ale to jest dla mnie lepsze. No, z tą zmianą to tak, dokładnie. Jestem mega ciekawa, jak to wszystko wyjdzie. Potrzebuję więcej czasu. No, tutaj w ogóle wszystko jest pomieszane z poplątaniem.
Naprawdę. A teraz w ogóle sprawdzałam ceny gier właśnie tych na nową generację. I powiem wam naprawdę szczerze, że tak patrzyłam, że wszystkie te gry praktycznie, które są zapowiadane z taką normalną fabułą. To widzę, że są tak za minimum 300 zł. 329, 360. Tam oczywiście Miraż jest za 229 z tego co widziałam, no i dodatek do Cyberpunka 99 zł. Z tym, że no wiadomo, to nie będzie duża ilość godzin i w sumie tylko rozszerzenie do podstawki. A takie pełne gry, no to widzę cenowo, też poszły do góry. O, czekajcie, bo mam tu zdolności, coś mi się tu wydarzyło. No, golema se walnę. Ulepszę. Dobra, dołączamy do walki. Gdzie ta matka jest? Skoki! Potrzebuję więcej czasu. Także niestety, wkrótce gaming to będzie naprawdę... zajęcie dla bogatszych. O, pani, hamu fajere. Gdzie ta matka jest? Potrzebuję więcej czasu. Dzieci wszystkie. 4. Fistaszek. Jest, widzę go. Clemens jest. Dobra, wychodzi na to, że wszyscy są. Nie, braciszki mi tutaj. O, teraz wszyscy. No, powiem szczerze, że naprawdę kakaowy miałam duży problem, żeby sobie poradzić z tą miejscówką jeszcze, kurde, na 10 poziomie. I z tamtym buildem też słabo. Teraz widzę, że naprawdę jest fajnie. I co, i tu wróć do Zoltana Kostę. Dobra, wrócę do Zoltana, bo tu mamy chyba zrobione, czy coś jeszcze jest do zrobienia? Nie. Zoltana i możemy iść już normalnie na ten... jak to się nazywa? Na... O Jezu, co ja zrobiłam? Opuść podziemia. I możemy iść już na drugi akt. Znaczy, już tam byłam, ale muszę jeszcze tam pierwsze zadanie zrobić z drugiego aktu. Pomoc będzie mile widziana. Idę. Tylko do tej muszę iść, to zadanie zwrócić.
coś potrzebujesz? Potrzebuję nie, więcej dobra. Czasu. To nie, ja sobie pójdę tutaj, bo ja już robiłam to wydarzenie. Dobra. Tak, tu nie umarłam ani razu. Tu nic nie muszę robić. Rozumiem. Więc moja matka była członkiem. Dziękuję. Dobra. Już idę dalej. Kiwosat. Ty tam? Tak, ty. Muszę z tobą porozmawiać. Nasza wspólna znajoma potrzebuje twojej pomocy. Drogi przyjacielu, nie wiem jak długo moja drżąca dłoń trzyma pióro, więc będę się streszczać. Przypuszczam, że demon, którego jak sądziliśmy, zgładziliśmy w kanałach, zdołał uniknąć śmierci. Wykorzystując mnie jako swoją tutaj. Kolejną nosicielkę. Proszę cię, znajdź mnie w piwnicy Kwery. Mogę liczyć tylko na twoją pomoc. Mój los jest w twoich rękach. Dobra, na razie sobie tylko to wrzucę. Nic nie sprzedajemy, lecimy dalej. To w sumie, co to była? Pierwsza ranga umiejętności, zwłoki. No, to te zwłoki by mi się przydały jednak. Nie, dobra, zostawimy to na razie. To na razie pójdę. Dobra, idziemy. Szkoda czasu. Menelstadt. Idziemy. Olcia, a ty na jaką grę teraz czekasz? Masz jakąś taką grę, na którą wyjątkowo czekasz? Wow, ej, dobra, weź. A ja nie, po co się dobijać? To jakieś konie biegają? Co się dzieje? Cześć Szymon, witam cię serdecznie. A, dzięki bardzo, dobrze mi. Ja właśnie wróciłam, wiem, że tutaj mówiłam o tym, że będzie Resident dzisiaj. I pierwotnie tak miało być, ale tutaj... Zmieniłam builda pod nekromantę i stwierdziłam, że kurczę, z chęcią bym to wypróbowała. To właśnie dlatego nie ma, że jakoś tak ciężko mi się zabrać do tego Residenta. I dzisiaj tak wróciłam z pracy, jadłam obiad i sobie tak myślę, kurde, nie mam mocy na niego. Została mi ta beznadziejna misja z tymi kontenerami. Ale zobaczyłam, że tutaj sporo osób też gra w Diablo. No
No i też są dropy. Można za darmo dostać tam zawartość w grze, to się przyda na przyszłość. Nie jestem jeszcze gotów. Więc przedłużyli te dropy, więc też stwierdziłam, że fajnie by było jednak z tymi dropami pocisnąć. Ale ze swojej strony powiem Szymon, że Resident będzie na pewno. Tylko kurczę, nie chcę na razie obiecywać. Myślę, że najpóźniej w tym tygodniu raczej już nie, ale w przyszłym tygodniu myślę, że nawet w poniedziałek zrobię Residenta. Bo ja się boję tej misji z tym kontenerem, że ja ją będę robić cały stream. To jest taki. Że to będzie mega nudny stream wtedy. Ale Szymon, dla ciebie powiem, to już na pewno ci mówiłam, że kupiłam Residenta 7, który też będzie na kanale. Tylko musi być odpowiednia pogoda na Residenta 7. Po pierwsze, dwójkę musimy przejść, a po drugie musi być tak beznadziejnie na dworze, tak fatalnie, żeby... Nie, tak fatalnie, u mnie jeszcze jest spoko. Tak po prostu, żeby nie chciało się wychodzić, żeby był taki po prostu damage mózgowy, nie? Tak. Nie, no puścimy. Puścimy wcześniej, bo kurde, od września będą takie gry, że masakra. Na pewno bym chciała. No właśnie, na pewno bym chciała przejść. Najpierw bym przeszła sobie Cyberpunka. W sensie tego dodatek. Starfield też dobrze by było zobaczyć, jak to działa, ale Starfielda to chyba ruszyłabym poza streamem, żeby zobaczyć, czy to jest w ogóle moja opcja i jak tutaj on będzie zrealizowany, bo ja do PTSD nie mam za bardzo zaufania. Dosyć tutaj, no po Falloutie troszkę się obawiam tej gry w premierze i też na przykład jak normalnie bym kupiła sobie, jakbym miała hajs oczywiście, ja bym bez problemu kupiła na przykład limitowaną wersję Gothic Remake kolekcjonerską. Tak, tutaj tej kolekcjonerki z tym zegarkiem Starfielda, no to bym się bała, bo bym miała wrażenie, wyglądał fajnie, ale no mam pewne obawy, że dużo nylonu gdzieś tam by mogło być, nie? Witaj w posiadłości Ognistowia, podróżniku. Jestem tu w sprawie ostatnich wydarzeń. Donan pozwolił mi się rozejrzeć. Znaczy, wydarzeń? Ja bym chciała, więcej nie powiedział, żeby ten Resident był bardziej klimatyczny, nie? Wydarzyło żeby była odpowiednia... Fajnie mi się grało, jak była brzydka pogoda. Tak, robimy. Właśnie tu jesteśmy w fabule. Jesteśmy na Mrocznych Omenach w pracowni Donana. To jest drugi akt. Z tego co kojarzę, drugi akt i chyba drugie zadanie, bo pierwsze to było dość gdzieś tam. To czekam na ciebie. Jak chcecie, dołączcie, bo ta misja, z tego co mówiłeś, to chyba z 20 minut trwa. Bo to się czyści. Dobra, no to widzę, że już wszyscy z ten. To czekamy w środku. Paulinki nie ma. Zaraz będzie. To Paulinka dojdzie. Cię poczekać na Paulinkę. Paulinka, poczekaj. Muszę czekać na przybycie moich sojuszników. O, a, nie dobra, można Paulinka. Było tak od razu. Muszę czekać na przybycie moich sojuszników. Ludziszką. Nie amatorkę. Jej, co to jest za ten, jak my żeśmy się scalili, kurde, no, jak w Dragon Ballu. My się scalili, my, jak jedna dupa, jedna fryta. Ja byłam z tyłu. Czuję ją w sobie, frytę tą. Sosę.
Troszkę przerywnik firmowy kredkuje, ale to jest przez Blizzarda. Bo niektóre tak robiły już, jak grałam sama. O, Lilith. Niemożliwe. Wiem, kim jesteś. Kto to tam słucha jakichś tych... Jakieś pepy, świnki. Stary, zmęczony. Każdego dnia próbujesz dorównać własnemu dziedzictwu. Czego ode mnie chcesz? Astarota. Bo Lilith jest... jest nazwą demona. Tak jak Belzebub i tak dalej. Mam nadzieję, że nie będzie przypału zapowiedzenia takiej rzeczy na streamie. A chyba nie. Przeklinam cię! Na razie nie. Stał się taki słaby. Zrobię z ciebie bohatera. Wróć w ciemność, która cię zrodziła. Lilith czy Lilia? Lilunia. Ty, on ma takie kostki jak ja, nie? W krwi, a się nie bił. O kurde, jaka muza mi się zrobiła. Ale ekipa. Nie, a tu jeszcze mam taką umiejętność. Brakuje niepotrzebnej esencji. Dobra, sap. Robimy to. Zwłoki są, nie ma, a są trochę. Tak, potrzebuję dużo nadkruszonych kości, żeby sobie potion ulepszyć. Nie jestem jeszcze gotów. Właśnie, Olcia, a co sądzisz o Diablo? Czy jakbyś miała możliwość, to byś grała, czy bardziej Poe do ciebie przemawia? Czy w ogóle nic do ciebie nie przemawia, tylko po prostu... Tak, oczywiście w wakacje będą streamy. Streamy będą regularnie. Co więcej, rok temu zaczynałam na wakacje streamować. Więc jak najbardziej. A jak będę na urlopie, no to też wtedy pojawią się o jakichś innych porach też, jakieś będą... Jakoś to ogarnę. Kozłoludy. Dotąd nigdy nie. Dobre pytanie, czy za darmo będzie? Poe 2 na przykład, bo Poe tak. Lilith. W mojej wizji widziałem ją w twojej pracowni. Wizji? Co masz na myśli? Nie do końca to rozumiem, ale to nie pierwszy raz. Lubisz zaskakiwać, co? Nic dziwnego, że udało ci się zainteresować Lurata. Cóż, więc chyba rozumiesz mój kłopot. Córa nienawiści w moim domu. Musi być wściekła, że ją wypędziłem. Tak, że tutaj jak najbardziej streamki będą. Ten obraz, który u ciebie wisi. Wakacje nas nie ograniczą. Dlaczego pytasz? Wydawało się, że odeszła, gdy ich zobaczyła. To na fajn. Ja. Tak, całkiem możliwe. No właśnie też ciekawe. Jak myślicie, Poe będzie za darmo? Poe 2? Zapytał o demona. W okolicznych wioskach stacjonują rycerze. Jeśli Lilith tamtędy przychodziła, na pewno ciekawe. No nic o tym nie mówią, ale powiedzieli, że 28 lipca dopiero poznamy szczegóły, co tam, jak tam. Przeklęta. Więc może rzeczywiście coś jest na rzeczy. Niegdyś byli dla mnie. Ale to byłby strzał w kolano. Za tę decyzję jestem, a drugi dni po...
Bo widzę, że dużo osób by chciało też pograć w Diablo, no ale ze względu na cenę i fakt, że no nie jednak... Poe też ma świetny klimat. I jak dla mnie, Poe jest dużo bardziej skomplikowana. Po ataku na posiadłość mamy mnóstwo rannych, a nasze zapasy lekarstw i opatrunków są na wykończeniu. Proszę. A tu jest World Boss? Garu i poprosić alchemika Kurmana o wysłanie nam czegokolwiek? Powiedz, by się pospieszył. Kończy nam się... Dobra, te boczne misje będziemy sobie robić w wolnej chwili. Nie będziemy teraz Dobra, to kakaowy, to musisz powiedzieć, kiedy będzie ten boss. Musisz tego pilnować, jakbyś mógł. To pójdziemy na World Bossa. Nie ma sprawy. To będzie fajne, bo będzie tyle osób biło tego bossa. Mhm. Dobra, możemy tak zrobić. Bo tutaj przy World Bossie to akurat opcja fajna. Czekajcie, bo ja chcę tutaj iść w fabułę. Gdzie tu masz boss? Nie, bo ten kakao by mówił, że za pół godziny będzie boss światowy. I że możemy sobie iść, bo trochę nas gra. Więc to by było fajne. Także za pół godziny nas zaprosi do siebie. I będziemy walczyć. Tylko, o kurde, ja zaraz pewnie umrę. Jak ten World Boss, to go się długo bije chyba, nie? Kakao, wy zabiłeś World Bossa? No, to już widzę, trochę wyjebało. Patrzę, bo z 50 level, okej. Okay. A, czyli chcesz mi powiedzieć, kakaowy, że ja mam po prostu stać, tak jak to robiłam na ostatnim streamie w niedzielę. Czy w sobotę, że stałam koło was po prostu. I patrzyłam dal. Te mijanie. Tak. To znaczy, powiem ci tak, Szymon, jeśli chodzi w ogóle o mój gust do gier, to naprawdę jakieś tam ewolucje nie były. Bo ja pamiętam, że jak byłam młodsza, to ja właśnie lubiłam gry z RPG. Ja nie grałam w Diablo wtedy, kiedy wszyscy w niego grali. I ja nie pokochałam tej gry. Co więcej, ja wiedziałam, że ona jest. Wszyscy mówili Diablo, a ja totalnie nie wiedziałam, co to jest za gra. O, sygnet z knyszą. Nie jestem jeszcze gotowy. O, dobra. No. To na przykład do mnie pod właśnie gotik. Ja naprawdę będę to mówić do pożygu, ale ja potrafiłam całe wakacje nie grać nic innego, nie kopywać żadnych innych gier. Zresztą wiadomo, no byłam dzieciakiem, to też nie miałam za bardzo hajsu, żeby tak brać. Ale ja po prostu tylko siedziałam na gotiku. Na gotiku i albo załatwiałam jedynkę od znajomego, albo albo dwójkę od znajomego. Tutaj wyszła noc kruka.
Pamiętam, że to tak mocno we mnie siedziało, że słuchajcie, kupiłam sobie premierowo Gothica 3. Gra ta kosztowała chyba, z tego co pamiętam, na tamte czasy koło 100 zł, raczej 90. To naprawdę były kupę hajsy za tą grę, naprawdę. W tych czasach to było spokojnie równowartość jak dla mnie trzech stów. Odkładałam, męczyłam bułę, udało się, kupiłam tam z kieszonkowych, z tego, z tamtego. I ja nigdy nie zapomnę tego. Jak przyszła do mnie właśnie przyjaciółka, która też gotikowa w 100% i ta gra mi nie działała. Odpalił się tam filmik, ona się zainstalowała, ale tak kratkowało już na pierwszej lokacji, że no nic się nie dało zrobić, nie? I ja po prostu wybuchłam takim płaczem, taką paniką. No nie byłam zdołowana na maksa, bo wiedziałam, że ja już tą grę nie zagram, nie? I dopiero pierwszy raz ją w sumie przeszłam, ojej, jak miałam 18 lat, nie? 3 lata później, czy 2? Tak było przykre. Także ja rozumiem, Szymon, jak siedzisz i grasz ciągle w Prezydenta i życie to jara i że możesz siedzieć całe wakacje i grać w jeden tytuł, który ograłeś już milion razy. Doskonale to rozumiem. Mam mało esencji. Nie jestem jeszcze gotów. Dawać tutaj to. No poszło. Dobra. Tutaj już troszkę ten poziom trudności wywaliło. Trochę jest trudniej. I już troszkę w łeb dostają moje sługi. Aszawa? A Aszawa nie była na 20 poziomie w becie? Ale liski. Dobra, dużo ich jest, walimy to. Nie jestem jeszcze gotowy. Zwłoki. Bym sobie ten w czwóreczkę zagrała Rezydenta. Ale musi stanieć, kurde, bo 269 zł to szkoda. Akurat Rezydenty bardzo lubię, ale... Ja w ogóle Rezydenty to z filmów kojarzę, a głównie... Ale powiem wam, że jestem mega podjarana Silent Hillem remake. Czy tam będzie to jako nowa opcja? Bo Resident Evil to będzie coś. Boże, co ja gadam? Silent Hill to będzie coś.
dawaj. Kurde. Jeszcze gotów. Lecimy dalej. Ja mega bym właśnie chciała Silent Hilla tego nowego. Oj, to chyba będzie horror, który kupię na premierę. Bo Silent Hill to ja akurat też w Silent Hilla nie grałam. Ale u kuzyna i u kolegi często przychodziliśmy do siebie. Znaczy w sumie ja do nich, bo oni mieli playkę i cisnęliśmy w Silent Hilla. Oj, to było mocne. Strasznie schizujący był. Co? Mam nowe golemy, kochani. Zaraz sprawdzić, co to za golem. Golem. Żelazo. Dobra. Też stoją się odsłonięci. Zobaczmy go, ale raczej pójdę w krew. O kurde, jaki golemik. Ładny. Jeszcze sobie zobaczę zdolność, bo ja tutaj coś miałam. Czy to jest to arkanum rozprowadza? Nie jestem jeszcze. Jej. Robimy to. Za kapiorka. Za kapior. No i fajnie. K
Kawał drogi. Kurde. Dacie wiarę, że nie kaszlałam cały dzień? Nawet pracy? Breisteig. Wyślę tabuny duchów na spoczynek. Jak cię konia? A zaraz, ten wierzchowiec to chyba już niedługo będzie. Bo Donana już mieliśmy. Wydaje mi się, że jesteśmy dość blisko. Wybrałeś dobry moment na wizytę w Breistagu, podróżniku. Słychać śpiew osełek i bicie serc. Muzyka w sam raz na taki dzień. Przysłał mnie Donan. Przynajmniej nie jesteś pokutnym rycerzem. Przynajmniej? To my ryzykujemy życiem w obronie tej wioski. Odpuść. Dajcie chwilę, zrobię przy okazji ankietę. Wzgórze spowiła złowieszcza mgła. Wyłaniają się z niej oszalałe duchy. Wkrótce tu jak będą. Jak się robiło? Przybywasz pomóc nam je odegnać? Szukam demonicy, która tu była. O, zdobyłam dropa. Nice. To tym była. Z każdą chwilą ten dzień robi się coraz lepszy. Ruszyła wzgórzem na ziemię Airidy. Ale nie idź tam, chyba że chcesz dołączyć do duchów. Lepiej zostań tutaj. Zabiorę cię do Airidy. Wykluczone! Nic mi nie będzie. Donan mu ufa. My też powinniśmy. Daj znać, kiedy będziesz gotów. Donan urwie mi głowę, jeśli coś ci się stanie. Albo i coś więcej. Dobra, poszła ankieta tym razem. Nie ma diabo gąbek, więc nikt mi nie wpłynie na wyniki losowania. 7 minut, dobra. Nauczyłeś mnie czegoś na tych streamach, Feru. Ja chyba się też domyślam, no ale jak... A zobaczymy, co wyjdzie, wtedy pomyślimy nad jakimś takim lajtowym dniem, nawet żeby godzinę zrobić. Drogi skrywa gęsta mgła. Najszybsza trasa ku wzgórzom biegnie na wschód przez łukające kopce. Umyj pupę, Ola, miłego pupania. Przyjdź zara. Siedem minut, tylko pytanie, czy jak my zaczniemy tu misję... Czy już poczekać te 7 minut w grze? Jestem. A to ciebie nie było? No mówiłam, że na chwilę idę po telefon. Dała. Wszystko git? Nie. A jak? Złodziej o imieniu Darcel wkradł się za rycerza. 2 tygodnie temu urodziło się dziecko. Zdrowe, chwalne Glorenfajda. Ale matka jest słaba. Darcel Ukndrań pewnie chciał szybko zarobić, ale skazał na tragiczny los matkę. Talizmany i totemy zawsze chroniły Breistag przed duchami ze wzgórz. Fortyfikacje nie zatrzymają istot, które mogą przechodzić przez ściany. Poniedziałek, 4:30. Wyglądasz, jakbyś zwiedziła kawał świata. Też mi się no dobra, no to już poczekajmy te 5 minut tutaj. Przyjmuje? Nie róbmy tej misji. Czekajcie, jadę do kibla, dobra. Dobra. Żeby w ogóle pozwalał mi opuścić tę przeklętą twierdzę. Nie wiem, czy Bosz poczeka. Hmm.
zaspałem. No właśnie, dobre pytanie. Bo ja czekam jeszcze, bo mówię, że zostaną dwie minutki, ale ja nie mam jeszcze info. Pewnie mi się srać zachce, jak znam życie. Dobra, wychodzimy z party. Na chwilę. No właśnie, wiem. Dobra. Idziemy. Kurde, pierwszy kurde raz. Bossa ubijam. Ale fajnie. Lidera mi dasz? O. A, dobra. Żeby Feru zaprosić. Okej. Okay. To ma sens akurat. A ty nie możesz członków klanu sam zapraszać? Jestem. Czy ktoś mnie... Zabiliście mnie? Co? Nie. Nie zabiliśmy, tylko wyszliśmy z drużyny. Bo już idziemy na bossa. Zaraz cię pozapraszamy. Dobra. A co tak długo się wczytuje? Jak na moją konsolę dosyć długo. A proszę. Czemu tak długo się wczytuje? Nie mówcie, że wywali nas zaraz z tego. Okej. Ej, czemu ja... A, już jesteśmy tu, gdzie trzeba. Jak ja mogę do was iść? Kto tu biegnie? Paulinka! Gdzie ty jest? Garbaś? Nie wiem, gdzie ja mam biec. A tam, do niej. Biegnę. Nie masz prawy, Szymon. Dziękuję, że byłeś. I zapraszam, i zapraszamy. Jesteśmy do 21. No chyba, że będziemy bili tego bossa. Co już 20.13? Masakra. Mam wrażenie, że ja 10 minut gram. No, ja teraz muszę iść. Niedługo. Kurde! To ja nie wiem, czy to, bo ten boss to będzie długo. Kurde, jaki misiek straszny. Broni mnie! To 50. To uciekaj, bo to 50 poziom, to wiesz, zaraz umrzemy. Wiem! Co? Do miasta. Jak, w mieście jestem? To gdzie my mamy być? Ej, przepraszam, gdzie jest ten? Gdzie ja mam iść? Kakaowy. Pokięło się? Fuck! Zacząłeś się, widać to na tym. Widzę, że robisz szybko. Fuck! Ja też nie mogę. Brejsztag? Do Brejsztagu mam iść? Nie da rady. Nie puszcza mnie. Też ciebie. A gdzie jest Brejsztag? Do Brejsztagu mam iść? Jak się nazywa to miasto główne? Bo raczej nie Kiwo... A, w Kiwosadzie! No to teleport. To wiemy się, mamy teleportować. Kiwosad. Dobra. Już się, Ferus, odblokowałeś? O kurde. No to musisz chyba zresetować grę.
I wtedy my cię zaprosimy jeszcze raz. Zanim my tam dobiegniemy, to ty już wejdziesz znowu. Ej, ale naprawdę coś się dzieje. Bardzo długo się ładuje. Normalnie to 3 sekundy, 4 już jestem, a tutaj się kręci już trochę. A, dobra. Może dlatego, że jest ten World Boss. On jest codziennie o tej porze? Coś czuję, że serwery dostają w pi. Nie. O, z chęcią posłucham. Co w piątce zwykłej? Fabule? A, w GTA Online, masakra, oni już naprawdę nie wiedzą skąd... Strasznie, kurde, wiesz, ucisną ludzi o ten hajs, już tak po chamsku, no ale z drugiej strony wyprodukowanie, kurde, gry. Ale i tak GTA Online długo katują, bo Red Deada Online to szybko porzucili. Ej, nie wiem, co jest grane, ale to się tak nie powinno długo wczytywać. U mnie jest to samo. I nie wiem, czy ja mam, co ja mam robić. No właśnie, nie mogę, bo mi się dalej wczytuje, nie? Do Kiwosadu. Dobra, to ja chyba zresetuję grę. To jest chyba jakiś problem serwerowy, tylko kurde, czy ja... Potem do gry wejdę. Ja myślę, że dużo osób wbiło właśnie na World Bossa i dlatego jest taka akcja. Mamy wyniki ankiety. Jedna osoba na... Na co to komu? O Boże. Czemu mnie to nie dziwi? Jedna osoba... Na piątek. Czyli widzę, zainteresowanie jest gigantyczne. Co jest? Ja nic nie nacisnęłam, dodam. Co jest? Okay. U mnie to samo. Dobra. Trzeba pominąć. Jeszcze raz. Kolejny. O. O, fucking Schlossen. Serwery padły. B. Czekajcie, jeszcze raz restartuję ją. Kakaowy już się leje. Majster jest w 15. A, to będzie dobra. Zobaczmy. No już chyba powinno być dobrze, coś... Albo nie.
Sprawdź ustawienia sieciowe. No ale ja internet mam. Bo inaczej streama by wywaliło. Już po? Fajnie. Świetnie się bawiłam. No powiem wam szczerze, że ja... ale... O! Fajnie. Nikitą spróbujmy. No weź zmieni rangę świata na mniejszą. Masz trójkę. Nie mam trójki. No zobacz. Nie mam odblokowanej trójki. Ale właśnie, to jest problem. Miałaś ustawiony koszmar. Ja tak samo. To jest niemożliwe. Ja tak samo miałam. No teraz muszę rękę świata dwa. Ale jestem na tym. O, fest! No! To jest błąd. Dlatego nie możesz wejść do gry. LOL. A, dobra, już rozumiem, o co chodzi z kakaowym. Słuchajcie, kakaowy ma rangę świata ustawioną na 3. I zaczytało jego ustawienia. Dlatego my nie mogliśmy dołączyć do gry, bo my nie mamy odblokowanej rangi świata trzeciej na pewno jeszcze. Przynajmniej ja nie mam i Reku. No ja też nie. No. Ja jebę. No i Feru chyba też nie, skoro nie mogliśmy iść. No ale jak już mówisz, że już po wszystkim, no to do dupa, to idziemy. Idziemy na nadciągające cienie. A, dobra, ja was mam zaprosić, ja zachodzę. Zaproś do drużyny. Ja zaraz przyjmę, sekunda. Dobra. No bo dobra, już przyjmę. Dobra, kakaowy, chcesz grać czy nie? Wróć, gdy twój pancerz będzie potrzebował odrobiny miłości. Koperos. Pozdrawiam. Drewno będzie się wyginać jak trawa na wietrze, gdy nadejdą duchy. Tarcze i zbroje wtedy nie wystarczą. A te wasze talizmany i gryzmoły w błocie. Poczułam ten zapach lawendy. Tak, Krzysztof, teraz przeczytam właśnie, że szykują sezon na pewno. Ma się pojawić jakoś do miesiąca czasu od momentu, jak wystartuje gra. Wybrałeś dobry moment na wizytę w Brejstagu, podróżniku. Słychać śpiew osełek i bicie serc. Muzyka w sam raz na taki dzień. Przysłał mnie Donan. Przynajmniej nie jesteś pokutnym rycerzem. Dolan. To my ryzykujemy życiem w obronie tej wioski. Odpuść. O, aż mi się przypomniała ta bajka, taka kartonowa, Uncle Dolan. Boże, jaka ona była świetna. Muszę sobie na YouTube pooglądać. Przybywasz pomóc nam je odegnać? Szukam demonicy, Gooby, Spiderman. Czyli to tym była. Z każdą chwilą ten dzień robi się coraz lepszy. Ja to ostatnio ten w ogóle Netflixa nie oglądam, tylko katuję tych chirurgów, ale jeszcze tylko 3 sezony i koniec. Chcesz dołączyć do duchów. Lepiej zostań tutaj. Zabiorę cię do Eirii. Ale brak Mirror też jest na mojej liście. Nic mi a dobry jest? Polecam. Ten sezon? Ogólnie polecam serial, ale... Daj znać, kiedy będziesz gotów. Mhm.
O. Nie mogę tego tutaj zrobić. Dajcie mi sekundkę. Ja tylko do toalety pyknę. Nie, właśnie nie. Też właśnie robić. Nie, właśnie nie. Chyba się na trzecim, albo na drugim. Nie pamiętam. Na pierwszy to były tylko trzy odcinki, tak? Dobrze pamiętam? Jakoś tak dziwnie robili. Mhm. To chyba na drugim. Dobra, jestem. Nie ma. Myszam do podziemi. Dobra. My idziemy tutaj. Ja trochę fabularnie pójdę. A gdzie? Też mi się to marzy. Nadciągające cienie. Wstrzymuje? Mój ojciec. Sam wiesz, jaki jest. Muszę go męczyć, żeby w ogóle pozwalał mi opuścić tę przeklętą twierdzę. Pamiętam, jak ta TVN nie leciała? Czy TVN7 ona leciała, ta rodzina Soprano. Ale kojarzysz, Ola, że ten gościu, co jest tym właśnie Soprano głównym, to mi on tak z twarzy wygląda tego. Boże, przypomina tego. No, z GTA 5, kurde, jak on ma? Mike? Nie. No ten jeden z głównych trzech bohaterów. Podstarzały biznesmen. Znaczy biznesmen, na emeryturze. Michael, no. To on mi przypomina z wyglądu, z twarzy znaczy się. Widać, że chyba bazowali na nim. Dobra, ale podobny jest z twarzy do niego, trochę. No bo skoro to jest ta sama osoba. No. Bo na przykład ten... ja cały czas uważam, że ten, czekajcie, w Wiedźminie... ten... Kurde, teraz takie zapomnę wszystkich, nie? Geralt. Serce z kamienia. Orgiert dla mnie wygląda jak David Beckham. Tylko bardziej taki, wiadomo, przetyrany, nie? Ale dla mnie to jest David Beckham. No jak grzyb, ja widzę go normalnie. No Ola, no powiedz chociaż ty, że to jest David, że jest podobny do Davida Beckama. Bo ja normalnie widzę tą mimikę, tą twarz. Przed nami i mi to tak psuło odbiór. Czemu w pewnych momentach. Zamknięte, ale widzę jakieś pismo. To są chyba stare runy. No, dla mnie to jest jak byk David Beckham. No, no weź sobie wycie... Davida Beckama z wygolonymi włosami i tego. Szybko. No, dobrze. Ej, ale. Ej, ale. Du gro ani dola nu chrejdu. To pieśń. Ona otworzy nam drogę. Cieszmy się. Światłości, chroń nas. Expecto patrona! Aha. Nie no, kurde. Dla mnie to jest jakby kurde mega. Dobra, dawać. Taneri obaw
Trafi ak dla gary. Ale tak, nie wpadłam na to, że skoro jest nasz czwórka, a mimo tego nie robimy zadania razem w czwórkę, to może być tak, że on się skaluje pod cztery przecież osoby, czyli jakby jest dużo trudniej niż jakbyśmy weszli w dwójkę albo w ten. Więc dlatego nagle... To jak to... Tak. Właśnie tak. Tylko pytanie, skoro tak jest, to jakim cudem jest tak, że jeszcze na początku streama, jak szliśmy z kakaowym, to wszystko było easy peasy i z tobą. A teraz czuję opór, co się zabija, nie powiem, ale dużo mniej zadaje. Ja właśnie słyszałam, że na tym właśnie trybie, ogólnie tej dwójce, to często jest właśnie tak, że ta progresja nie jest tak widoczna. Ta komnata. Właśnie tak opisywał ją mój ojciec. Nigdy tu nie byłeś? Znam to miejsce, tylko z jego opowieści. Jest ogólnie trudniej, znaczy tak, dostajesz lepsze, więcej HP, Boże, HP tego. Duchy powinny tak, więcej doświadczenia i więcej golda ci wypada na dwójce. Ale no jakby nie patrzeć, świat jest trudniejszy, więc no jakby wszystko zależy od buildu, ale ogólnie to trudniej się progresuje, ale progresujesz, ale za to masz lepsze nagrody. Jakbyśmy dali się na jedynkę i cały czas jedynką, to podejrzewam, że linia fabularna byłaby jak ja miałam w trójce, czyli praktycznie idziesz do przodu i większość bossów to tak pokonasz na spokojnie. Tutaj też, ale musisz to kilka razy możesz umrzeć. Pięćdziesiąty level odblokuje ci się i jak też zdobędziesz chyba tą sławę, to od 50 levelu odblokują ci się podziemia. Właśnie w mieście Kiwosat i tam będzie boss, którego pokonanie sprawi, że wejdziesz na trójkę. Na czwórkę to chyba musisz odblokować chyba setny poziom albo 70. A, po fabule, okej. Okay. No to kakaowy, to jak odblokować czwórkę? No bo trójka, no to masz ten dungeon i zabijasz bossa, a czwórkę? O, runiczny kamień, dobra. A, dobra! Cześć, Skodoni! Cześć, Skoda! Trzymałaś, fajnie ci! Po pracy, dżemka? Albo na plaży? Na co ci się śniło? Ja zauważyłam, że jak w nocy gram w Diablo, w nocy, no tak przed spaniem, że kończę o 21 na przykład, to śnią mi się wojny. Wojny, Armagedon. Aha, dobra, to muszę wsadzić. Dawaj. Udało się. Okej, okay, ciekawe jak ją. Smeg?
Smegmi! Uuu! Ale ja wszystko powiem. Demoniczne symbole. Lilith tu była. A może jakiś proroczyk, kto wie? Na kamień i korzeń, na łzy i cierpienie. Mi się kiedyś śniła Skoda i Smegmi mi się też śniły. W martwych oczach. I nawet mi się śniły, jak wyglądają, nie? Gdzie nie widziałam tych pań, jak wyglądają. A mi się normalnie śniły, jak wyglądają. Autorstwa Airidy. Ona. Mi się śniła jakaś konkurencja. Którzy polegli w walce za Starotem. Kurde, szkoda Skody, że mnie ten zapytałaś dzisiaj, bo ja ten sen dosyć dawno miałam. Ale ty miałaś takie włosy, miałaś długie. Długie, czyli takie za ramiona kawałek. I takie... Jaki to jest kolor blondu? Taki popielaty. Taki jest odcień brązu. Nie siwe. Takie, kurde, taki odcień. Tak jakoś się nazywa. Zimny chyba. To jest zimny blond? Pewnie nagina tych bohaterów do swojej woli. Myśli. Ale nigdy by na to nie pozwoliła. No nie taki chamski, taki ładny właśnie blond. Taki inny właśnie, taki zimny. Nie taki niedorobiony, nie? I miała okulary. Awiatory jasne oprawki. Metalowe. A Smegmi, kurde, nie pamiętam, jak wyglądała, no. Nie, ale ogólnie rzecz biorąc, pamiętam, że Skoda byłaś elegancko ubrana, że miałaś taki styl, takiej pani z biura. No, znaczy młodej pani z biura, nie takiej starej baby z biura. Stara baba z biura. Tylko takiej dziewczyny w wieku, takiej studentko biurwy. 29-letni. To już wszyscy teraz wiedzą. Nie jestem jeszcze gotów. Tak. Tak. To musi być. No i też właśnie pazy miałaś, ale to akurat, że masz pazy, no to. Splugawienia. Znaczy ogólnie to. Myślę, że większość z was ma paznokcie. Budzące umarłych. Co tydzień, no trochę ci odrośnie. Pum. Więc w plajstrach chodzi. Wykonanie. To dzieło Airidy. Dlaczego miałaby sprzymierzyć się z demonami? Widziałem już. Ja mam właśnie wizję. Właśnie, zawsze. Ale poprzysięgła dbać. A Ola, jak mi się. Ja sobie Olę wyobrażam. Jako taką dziewczynę, może tak, pracy, tak ją sobie wyobrażam. Jako taką dziewczynę ubraną elegancko, ale na luzie, bez spiny taką, nawet momentami niechlujną, ale w takim zdrowym sensie, nie że nie domyta czy coś, żeby mnie nikt tak nie zrozumiał, tylko taka, wiecie, no na przykład nie idealnie opraszowana koszula, o, tak to widzę, ale w dobrym stylu i z takimi spodniami workowatymi na dupie, bo takie są teraz modne, ale to w pracy. Jaka cisza nagle. Ale ogólnie Smegmi to mi się kojarzy właśnie tak na co dzień. Z taką właśnie dziewczyną, która
która lubi lajtówkę. To był jeden z czcigodnych pochowanych w kopcach. Wracają do ziemi. Ciężko tutaj to jasno stwierdzić, co mam na myśli. Bo ja sobie... Ja to widzę swoimi oczami i ciężko mi tak to określić. Żeby to było dobrze zrozumiane na streamie, nie? Tamtędy? Bo nie wszystko, co ja powiem, jest... No wiecie, że ja lubię sobie słowa pozamieniać i zaraz wyjdą jakieś dziwne rzeczy. Mieszkamy na tym wzgórzu razem z druidką, ale jej praca nie jest naszą. Irida przechodziła tędy z rogatą kobietą. Nie jest to typowe dla niej towarzystwo. Tak jak Ela. No na pewno Ola nie ma tak ułożonych włosów jak Ela. Udały się do samotni. Na szczyt wzgórza. Glom. Chaos rozpętał się, gdy wiatr przyniósł ze sobą dźwięki talharfy Airidy. Jeśli chcecie iść... Zbiera na frytę! Ojej. Nie zajdzie. Chyba przyciągają ją wskrzeszone szczątki. Widzieliśmy paru na wzgórzach. Właśnie, bo ogólnie rzecz biorąc, ja słyszałam, że jak się robi, farbuje włosy, dziewczyny, powiedzcie mi, u fryzjera, to warto nie mieć głowy. Jestem druhem kiedyś tu. No i Reku mi powiedziała, że to jest bzdura. A ja uważam, że dobrze właśnie. Tylko, że nie myję tydzień, nie? Czy cztery dni śmierdzę potem, nie? Tłumaczę. Kiedyś były takie farby, że może faktycznie... Lepiej to było dla skóry głowy, a teraz już one nie są tak chemiczne. Już nie trzeba przechodzić z suchem na łbie. O! Czyli jednak, no to ja już nie wiem, kto ma rację. Nie jestem jeszcze gotów. Aha, no to widocznie dawno. No ja farbuję co półtora miesiąca, bo ja niestety mam tendencję do powstawania siwych włosów. Ja już mam siwe włosy od 26 roku życia, a nawet 25. Nie jestem No, mi się robią tak jakby jak jest przedziałek. To mi się robią od razu, że są widoczne. Więc ja muszę co półtora miesiąca muszę chodzić do fryzjera, bo bym wyglądała jak menel. No, ekskluzywny menel. I najgorsze jest to, że na przykład... I najlepsze jest to, że są takie osoby, które ładnie siwieją. Mężczyźni są tacy, co właśnie ładnie siwieją, a ja siwieję obleśnie. Ja siwieję takim siwym gównem, takim obleśnym, nie? Takim, że po prostu... No naprawdę, te siwy są ohydne, jak gówno, dokładnie, nie? I to jeszcze niezdrowe gówno. Nie, naprawdę, ja bardzo brzydki siwy. I te komentarze, jak wiecie, no bo ja nie jestem zbyt wysoka, nie? Więc jak ktoś stanie koło mnie, to od razu widzi tą siwinę. No dokładnie. I tylko słyszę, i tylko czuję palce na czubku mojej głowy, nie? Jak ten, koleżanka. O Boże, ile ty masz siwych włosów! Gratuluję! Nie jesteś niewidoma. Jak, wiesz, w razie jakbym nie wiedziała, że ja mam te siwe włosy, no. Fakryż losem, no. A jak na złość, teraz jest tak, że po prostu 3 tygodnie ja mam, a raz jest tak, że no na przykład już mocno jest po półtora miesiąca, zależy jaki mam czas. No oczywiście teraz byłam u fryzjera na sobotę, to wyjątkowo w półtora miesiąca tych siwych tyle wyszło, że aż fryzjerka skomentowała, Boże, ale dużo wyrosło. Zajebiście, dziękuję. Mhm. I oczywiście ja
tam, gdzie nie powinnam mieć siwych włosów, to mam. A tam, gdzie nie widać, to idealne czarne, nie? Znaczy, pachy gdzie? Pięknie, kruczo czarne. Pachy pięknie, kruczo czarne. Nie jestem jeszcze gotów. Nigdy bym się nie domyślił. Właśnie, pytanie. Czy można mieć rude włosy? Musimy ruszyć do Stajgu. Iździe? No skoro na brodzie można. Trzymaliśmy tu długo. Radziliśmy sobie z gorszymi sytuacjami. No ale ty brody nie, no to broda to jest co innego chyba, nie? Broda to idzie od głowy. Jak jesteś rudy, to jesteś ruda. Rudy tu. No a baba, jakby wyobraźcie sobie. Ruda baba, rudy na dole. Brestajk. Farbujesz pasemka i tam też ci wyrasta. Ale beka by była. Proszę, Arlo. To nie potrwa długo. Może powinniśmy z nim pójść, tatku. To powiedz, jak z Penesem to wygląda. Zajmę się Airidą i Lilith. Idź, upewnij się. Nie, no się, ciekawi mnie to, bo wydaje mi się, że innych kolorów nie ma. Dobrze. Znaczy, nie googlowałam tego, żeby nie było, nie? Że jestem zboczona. Ta z gogla, Ola, na pewno. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze. Właśnie, a jakie uważacie takie zabiegi estetyczne są najbardziej nienormalne? Nienormalne? No takie. No! O! Niektórzy robią, ale dla mnie to nie jakiś taki. Wiecie, najgorsze jest to, że to jest brzydkie. To jest to, że nienaturalnie wygląda to raz, ale to jest cholernie. Cholernie brzydkie. To w ogóle jest. A te baby nieraz to jak se zrobią tego glunojada, to to wygląda dramatycznie. Baby jak prostu... baby. No dobra, nie. Dobra, ale ten gościu to udawał Ele, to bardzo mudor mu. Też sobie zrobił Ale. To dobrze u niego wyglądać. Potrzebuję więcej czasu. Niech sobie ma. Znaczy ja powiem tak, z tą dupą i z wargami. Jak na przykład naprawdę są dziewczyny, które naprawdę mają małe wargi. Takie naprawdę ledwo widoczne, czy po jakimś wypadku, czy jakieś tam... Naprawdę, że no małe mają. No to rozumiem, że chcą sobie to podbić. Tylko, że no w tym momencie, jak ktoś ma normalne wargi, albo na przykład podbija sobie wargi, nie wiem... 20 mililitrami, czy jak to się coś, no to to jest, no, bez sensu trochę, nie? Trochę to bardzo. Nie jest nic z tymi żebrami, bo kiedyś gadali, że Marilyn Manson sobie chciał, żeby mógł sobie sam robić Loada. Nie jest gotów, by stawić mu czoła. Z tym, że z tym Loadem, to wydaje mi się, że to akurat... No naprawdę, tak gadali. Ale ja też słyszę, ale tak, ja też to słyszałam. Ale to wydaje mi się, że zrobił sobie, żeby bardziej z takiego powodu jak Jacob. Ale Loada. Może tak gadał, bo to jest kontrowersyjny. Ale wiesz... Ale z drugiej strony, czy on wyglądał na takiego, który sobie wycina? Widziałaś go w jakiejś dziwnej pozycji? Nie jest. Na szczęście nie. A uśpiczony, to może nie. No, ja sobie wyobrażam faceta, który ma do takie marzenie, nie? Potrzebuję moich sojuszników.
Dobra, już myślałam kolegę w klasie, który... To tak to śmiesznie teraz powiedziałeś. Tylko jedno z nas. Czy miałeś kolegę w klasie, tak jakby ten. Miałeś kolegę w klasie, więc który też sobie coś przez tam chwilę tą burzę działał. To muzyka na góry. Umarli właśnie mordują twoich pobratymców. Aż mi się Family Guy przypominał, jak te. To prawda, ale tak już działa natura. Jest jak o Boże, aż mi się przypomina ten z Family Guy'a, jak ten syn no, Petera dorastał i robił pewną rzecz w pokoju i aż mu ręka stanęła w ogniu. Nie wiem, czemu mnie to rozbawiło. Takie to prawdziwe. Jedynie dała mi moc potrzebną, bym wykonała swoją powinność. A ty co jej dałaś? W dziczy na wszystko trzeba sobie zapracować. Nawet na wiedzę. Dowiedź swej wartości, a udzielę ci odpowiedzi. Teraz jak ktoś... Skoda, teraz jak ktoś powie, że... No stoję. Już będę na niego patrzyła. Ona specyficznie. Potrzebuję więcej czasu. No nie. No zabijajcie. Potrzebnej esencji. Nie jestem jeszcze gotowy. Kurde, jak jest. O Jezus, Maria i Josefie. Ła! Ale kusia pizda. No. Ej, no bez jaj. Jest! Zamknij tą gwizdę! Kupia babo! I tak zdechnie. Brakuje mi potrzebnej esencji. Jestem jeszcze gotowy. O, kupiłeś? Co, przez sklep Microsoft, czy...? O! To słuchawki też tam mają, czy nie sprawdzałeś? Ojej! Ale kurde, żeby się pan tak szybko sprzedał! No nie, na pewno najładniejszy ze wszystkich padów, jakie były do tej pory. O, ale bym zmarła. Aż jestem kurde ciekawa. Ale tak to pokazali. Nawet czekaj, muszę zeskrinować. Co zdradziłaś Lilith? Powiedziałam jak zniszczyła. No to może to tak wyglądało, nie? Wtedy, bo też nigdzie nie jest napisane, żeby świecił, więc rzeczywiście nie. Zresztą gdzie za tą cenę byś świecące dostał? Ale to by było fajne, jakby trygary świeciły przy naciśnięciu. Fajne to by było przy dłuższym. Jeśli nie zdołają go zniszczyć. Ale ja bym patrzyła.
Albo nie, na przykład jakby ja gram se na padzie, a ktoś leży na podłodze i od spodu widzi, jak mi się świeci. Co ja mogę widzieć, jak na padzie? No, żeby zobaczyć, na kolana i do pana. Tak. No fajnie by wyglądały, a to, że osoba, która z tobą gra, musiałaby się położyć. Albo z drugiej strony, jakby pani jakaś robiła coś, jak się gra, to też widać. Nie trzeba leżeć. Nie, ale to nie chciałam. Jakby miała wycięte żebro. Nie, to właśnie bym musiała mieć to. Jakby robiła to, co ty mówisz, to nie widziałam. Chyba, żeby miała oczami pada. No, jakby, no trzymać pada tak i ten. A nie, no to by wtedy, nie, nie wygodnie. Widziałaby. No chyba, że, no chyba, że byłoby duży element. Patrz, jak mi się triggery świecą! Ale świeci! Patrzysz? O, no! Jakby swoich starych słuchała. Co nie? To ty lepiej uważaj. Upewnij się, smek mi, czy nie kupili pada. O kurde, ej, jest zemry zaraz. Czemu mnie tak przytyrało? Dawaj do tego, gdzieś jest. Nie wiem, gdzie ty mi kazałaś iść, byku? Ja? Nie tam. Aha. Dobrej sztagu mam iść. Ry-u. Dobra, idę. Przyjmij. Teraz muszę kończyć. Dzięki. I? Dobra, mam nadzieję, to dokończmy tylko to. Że odnalazła spokój. Zamknę ci się quest i nie. Ten. Będziesz mógł iść. Nie sądziłem, że to się tak potoczy. Na ścieżce. I napisz mi na mesie o co kaman. Bohaterski no, o auto, no. Się z poświęceniem. On mówił, on by tego nie naprawił. Matka tak mówiła. Muszę powiedzieć o tym, co się stało. Co zrobiła Lilith. Uszczelka. Nie możemy pozwolić, by zniszczyła coś jeszcze. No właśnie. No, powiedział dwa. No, a jak byłam tu, a to też po znajomości, a jak byłam tu, a to mi to powiedzieli cztery. Powinni dobrze z... No. Wiesz, no ja to gówno kupiłam za, no... Spokojnie. Całą piątkę, no przecież nie wiem. Wychwalając czyny tego ich ojca. No, a on teraz powiedział, że to może jeszcze więcej wyjść, no bo to wiem, że to jeszcze coś... Mhm. Ale kurde, no powiedział mi, że jak te, no to to może on to robić, tylko że... Nie gwarantuję, czy na pewno będzie dwa, a nie więcej. I gadał mi, że jest opcja, że oddam to i dostanę Opla, 2 lata starszego. Ojej. No, no właśnie. No jest to ktoś znajomy, on powiedział, że jak to mogę w to odpaść. Mogę tak zrobić. No nie wiem, czy ja bym chciała starsze auto. Jeżeli... Nie wiem, kurwa. No właśnie szkoda, chyba nie będzie. To jak to ma wyjść więcej niż dwa... W ogóle nie opłacę. Nie wiem, kurwa, jest gównianie.
No. Też tak myślałam właśnie z tym celem. Nie mam już więcej mikstur. Ale ty nie robiłaś kiedyś takie uszczelki już? No coś. Jakbym robiła ten, to wcale... No niby tak. Mhm. Ten, z składnicy ucieka. Teraz na ostatnią do chaty dojechałam. Nie mam już więcej nic. Wyskakuje ten ramp, jeżeli to mało. I nie ma opcji, nie zadymi. Damu. Możliwości teraz zakończyłam. Zależałam. Nie jestem jeszcze gotów. Dobra, końca. Dobra, nie masz sprawy. Miłej praczki i spokojnie coś się pomyśli. No to nara. Nara. Najgorzej, jak się rozkrzykocze. Ale ten... Mój tato też ma właśnie przypał z chłodnicą, też ucieka. I on będzie musiał wywalić 3,5 koła. Łącznie, bo tam jeszcze rozrząd będzie robił i tak dalej. No i mówię, a to nie opylać się kupić nowe auto już? To twierdzi, że nie chce, bo jak kupi nowe auto, to też może się okazać, że coś trzeba w nim robić. Może być nawet gorzej. No i nie wiem. No właśnie, nie? Więc tutaj, no... Nie wiem, ale jakoś mam taką intuicję, że ja bym jednak nie wymieniała tej Skody. Mimo wszystko. Nie jestem jeszcze gotów. No tam niby był jakiś drugi, nie? Co mógłby tam coś ten podziałać. Tylko no wiadomo, on będzie miał drożej nawet jak naprawa. No ale z drugiej strony. Mhm. No właśnie, a może się okazać, że... Nie jestem jeszcze gotów. Trzymaj się, Olcia, trzymaj się. I dzięki, że byłaś, my też kończymy. Za chwilę, bo już w ogóle widzę, że 21 jest.
Jakoś tak dzisiaj w ogóle ten stream to tak mam wrażenie 10 minut trwa. Strasznie dzisiaj szybko minął. Jaką sprawę masz organizacyjną? Kakaowy. Dobra, co my mamy w ogóle? Dobra, w sumie bez sensu tutaj. Ja bym wróciła do miasta jednak. O! Musisz go koniecznie pokazać. Jak na żywo wygląda, na jakimś filmiku czy coś, bo na zdjęciach super. No i ciekawa jestem, jak będzie z tą, bo on jest ogólnie biały w głównie. I ciekawe, czy on się z czasem nie będzie żółcił. No w sumie ten mój biały, miałam 2 lata białego pada i było okej. Zresztą, kurde. On 369 chyba kosztuje, nie? O. Mhm. No, z Microsoftu na pewno nie kupię. Nigdy bym nie kupiła nic z Microsoftu. Ale wiesz, może... Ale... Popatrz, Cyberpunk też wyszedł ten wcześniej i on się tak szybko nie sprzedał chyba. No, to przyznaję, że ten najlepiej wygląda z tej nowej generacji. No, hype jest mega, mega duży, ale jestem, ale jestem mega ciekawa, jak ta gra będzie funkcjonować, ten Starfield, bo to może być hit, jeśli to będzie na dobrym poziomie w aspekcie tam mechanik i tak dalej. Z tego, co mówią, zawsze jest cudownie, tylko wiesz, bardziej mnie ciekawi, jak... Ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem ciekawa tego Starfielda. Dobrze, że będzie w Game Passie, bo będzie można wszystko sprawdzić i ewentualnie zastanowić się nad tym wszystkim. Tutaj dobra. To tak, na razie nic już nie zaczynamy. Ja sobie sprawdzę, co ja tutaj mogę sobie zmienić jeszcze. Pozdrawiam. Zgniły, o! Pozdrawiam, zgniły, niech będzie. Dobra, żniwierz. O. Dobra. Okej. No okej, dobra, to kończymy w takim razie już. Ja dziękuję tutaj Feru i Kakaowy za grupę dzisiaj. Bo już tutaj nie opyla się nic zaczynać, a fajnie by było sobie na spokojnie jutro ogarnąć temat, jutro w piątek. Tak, także kochani, streamujemy, dzisiaj koniec streamka, zaczniemy sobie w piątek Diablo 4 od tego momentu, także jak ktoś może się uda w końcu ogarnąć tego głównego bossa świata, może tam ciągle o 20 jest, czy tam 20:10. Także dziękuję bardzo Feru za grę i Kakaowy i Reku.
Ja wychodzę z grupki, dzięki bardzo. Co do Residenta, to kiedyś będzie na pewno, tylko nie wiem kiedy. Jak będzie vibe, to może w któryś dzień tygodnia, w przyszłym tygodniu. No. Także bardzo wam dziękuję za dzisiaj, za stream strumyka. Troszkę żeśmy przedłużyli o te 10 minut, ale zawsze. Dziękuję bardzo Kakaowy Feru i tutaj Reku za giereczkę. Skodziątko, dzięki, że byłaś. Tutaj Szymon i Kristo. Także dziękuję. Zapraszam was w piątek o godzinie 19 na Diablo. Zaczynamy nekromantą od tego miejsca. No i będzie dłuższy streamek, także tak do 23 my się spokojnie posiedzimy, nie? Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Będziemy w kontakcie i nara! A, jeszcze coś. Bijajcie na harmonogram, żeby być na bieżąco. Co będzie grane, kiedy będzie grane i po co będzie grane. A ja idę za potrzebą, bo zaraz nie będzie co zbierać. Nara!